distract! Ja mogę robić w sumie dźwięki do gier. Jak dostaniesz? Gołąb, gołąb. Jak mnie to w Krakowie drażni. A gołębia? Ale go przegoniłem. Dwóch ich było, silniejsi byli, ale dałem radę. Jak wrócą, to zawołam, nie? Ja sobie z nimi porozmawiam. Tak było. Ci przychodziło ze szkoły z jedynką? No. Gdzie jest ten Karol? Ja sobie z nim porozmawiam. Karol, ta kartkówka, jak będzie wywiadówka za tydzień, ja sobie porozmawiam z twoją mamą. Ja chciałem coś sprostować. Uczył mnie w gimnazjum pewien pan od fizyki i mój tata był nauczycielem w tej szkole właśnie, do której ja chodziłem do gimnazjum. I tata poszedł do innej pracy. I pan od fizyki wbił sobie do głowy, i powiem to szczerze, wbił sobie do głowy, że od kiedy mój tata odszedł, to ja zacząłem się panoszyć po szkole. Siedziałem 3 dni, uczyłem się do sprawdzianu. Wszedłem, dostałem 2. Markowicz, no jedynka tak. Z tej kartkóweczki. Jak jedynka? Gdzie nie nauczyłeś? Przykro mi. A, jak się teraz Markowicz bawi? Jedyneczka? Nie nauczyło się to? Nie ma tatusia w szkole, nie? Gdzie się uczyłeś jedynka? Tu jest wszystko widać bardzo dobrze, wszyscy widzą z klasy. Proszę bardzo, Mariolka, 4, wszystko pięknie. Co, bez tatusia gorzej? A, ja ci zapomniałem jeszcze uwagę wpisać za to siedzenie na parapecie przed szkołą. Ja cię widziałem z tym drugim, z tym Piotkiem, za szkołą i on miał papierosy, ja to widziałem. O, ja sobie porozmawiam z twoją mamusią. Ale ja nie paliłem, proszę pana. Widziałem papierosy, ty mi Markowicz nie pyskuj. Nienawidziłem, jak nauczyciele za ucho ciągnęli. Pochlasał był, wyciągnął moją katanę. Miałeś katanę w szkole. Bo powiedziałem, że nikogo nie pochlasnął, jak będzie okej. Żremy, klejemy, tyjemy, Xboxy, marudzimy, internety, bo mamy to w genach. Okazuje się, że rasa europejska ma w genach zakodowane to gdzieś tam, wieś tam w genach, że będziemy grubi, że będziemy marudzić. Karol, ale ty zawsze do dupy wybierasz tematy do odcinka, Włodek. Ale ty jesteś brzydki. Ale w ogóle, ale ten Lekko Stronniczy jest słaby, ale bym coś zjadł. Pomijam narzekanie, ale pamiętajmy, że tam w tych genach jeszcze było jedzenie, tycie i tak dalej. Wiecie, kto jest samcem alfa naszej rasy? Ten, co powinien mieć leninki troszkę w rosołku. Ale bym coś... Kim wy w ogóle jesteście? Ja je, ale ta Polska jest ale bym do Niemiec pojechał. Dlaczego nie ma euro w Polsce? Rząd, Tusk, jasne. A ty co? Ja się znam zajebiście na polityce, na medycynie się znam i auto najlepiej naprawiam. Ze szwagrem, jak żeśmy byli w Austrii. Co żeście zrobili? Wszystko żeśmy robili, wylewki, przywoziliśmy do Polski samochody. Troszkę tylko stuknięte były, minimalnie. Sprzedawaliśmy jako nowe, wymieniliśmy zderzaki, były nowe. Ale coś zjadł. Mi ten temat nie pasuje. Tak jak Polska rzeczywiście jest tym wszystkim, co powiedzieliśmy, tak teraz, jeśli wszyscy będą mieli usprawiedliwienie do tego, no ale ja się nie mogę zmienić, przecież ja to mam w genach. I teraz będą mieli potwierdzenie na to, że mogą tacy być, to jakim cudem Polska ma się kiedykolwiek zmienić? Było orędzie prezydenta, że się zmieniło wszystko. Że owoców z drzew już ludzie nie jedzą. Wreszcie się udało zahamować ten proceder. Wreszcie jedzą ze sklepu. Jeszcze czekamy na kolejną dyrektywę unijną odnośnie mleka od krów. Że ma być wreszcie z kartonów. Mleko powinno być z supermarketów, tak jak było od tysięcy lat, a nie od krów. Słyszałem fajny żart. Przeciętna długość penisa to 15 cm. Przeciętna długość penisa człowieka, który googluje frazę przeciętna długość penisa to 10 cm. Od tamtej zaczęłam używać Bing. Dzisiaj będzie ciekawostka od kuchni Lekko Stronniczej. W połowie nagrywania musimy sobie przerwać, ponieważ kamera, której używamy, wymaga przecięcia klipu, bo po prostu się ta rolka taśmy kończy. Zaraz wracam. Matiakina, nie? Stan i Kubryk też tak robił. Pani Kasia, na dziś. Głodaczek, który jest piękny jak poraneczek, zapowie grupę na Facebooku na dziś. Gdy niosę zupę, gaszę światło głową. Niekoniecznie musi być to głowa. Ja to często robię łokciem. Rzadko niosę zupę, ale gaszę zawsze łokciem. Zupy robione przez Karolinę są najlepsze na świecie, ale nie tak dobre jak na Getsy. Czy jest mężczyzna idealny? Proszę bardzo, plansza. Czemu wrzuciłeś moje zdjęcie znowu na planszę? To jest moja puenta i to jest moja puenta. Czy święta, czy może nie święta? To jest moja puenta, puenta na zakrętach. Nie mogę się doczekać, aż będą święta i Karol będzie miał tematyczne rymowanki i piosenki. Święta, święta, święta. To święta! I wszyscy są szczęśliwi. Wydaje mi się, że nie istnieje mężczyzna idealna. Tak samo jak nie istnieje kobieta idealna. Może być tylko idealny mężczyzna dla kobiety, idealna kobieta dla mężczyzny. Czy wy jesteście idealni? Czy uważacie się za idealne? Czy chcielibyście kiedyś być idealni? Jak daleko wam do ideału? Na wszystkie te pytania odpowiemy dzisiaj w programie wieczornym Kropka nad U. Tematem głównym naszego studium będzie dzisiaj, czy mężczyzna idealny to mit, czy hit? Co o samcu alfa ma do powiedzenia nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry panu. Ja reprezentuję wymierającą rasę mężczyzn idealnych, mężczyzn szarmanckich, otwierających drzwi kobietom, przynoszących świeże kwiaty z łąki swoim kobietom, kobietą o poranku, kiedy te jeszcze śpią, a już idąc do łazienki mają usłaną drogę płatkami róż. Pan powiedział, że pan reprezentuje grupę wymierających mężczyzn. Czy do pana grupy należy ktoś jeszcze? Jestem ostatnim członkiem tej grupy. I zdecydował się pan założyć stowarzyszenie? W tym roku stowarzyszenie, w przyszłym roku zakładamy kościół. Może chciałaby pani, żebym panią zapłodnił? To nie będzie konieczne, dziękuję panu bardzo. Chciałam państwu bardzo podziękować za dzisiejszy spędzony wspólnie czas. Pożegnać się w imieniu chłopców z programu Lekko Stronniczego. Ci twoi chłopcy, oni są oraz ich widzowie są. Proszę pana, pan nie ma dostępu do takiej informacji. Mam, oni wszyscy już są. Ale nie krzycz. Lekko Stronniczy.